Cześć, witajcie. Cześć. Będziemy dzisiaj mieli tygodniówkę, troszeczkę jak koncert życzeń jednej firmy, ale tak się złożyło, że Samsung miał dużo premier, w związku z tym nie bardzo jest inne wyjście po prostu. No dokładnie, dokładnie. Chociaż kurczę, no materiały mieliście u nas w serwisie na ten temat i na naszym kanale, więc w zasadzie nie wiem, czy jest sens kurczę przegadywać 3/4 tygodniówki na ten temat. Może damy sobie spokój, proponuję Jacku, ze specyfikacjami, bo kto chce, to jeszcze nie... Wiesz co, ja myślę, że w ogóle nie mówmy o flagowych Samsungach, bo po co? Niech się ludzie poczytają. Tak, ale o kilku rzeczach chciałem wspomnieć, bo są dyskusyjne. Przede wszystkim jakieś takie mocne echo poszło, że tegoroczne Note'y mają obudowę stworzywa. Ludzie, naprawdę to jest problem. Widzieliście je na żywo, bo ja widziałem. Wyglądają naprawdę dobrze i powiem szczerze, że jakbym teraz kupował telefon, który tak wygląda, to naprawdę wisi mi to, czy to będzie szkło, czy to będzie plastik, a pamiętajcie, że plastik, jak telefon wam upadnie, to się nie potłucze. Taki drobny szczegół. Dla mnie to jest dyskusyjne, dlatego że jednak się przyjęło, że flagowce mają troszeczkę bardziej dopracowane, co prawda z przodu tutaj jest. Jest najnowsze Gorilla Glass, jest ten Victus, który jest nazywany czasem Gorilla Glass 7, ale nie jest 7. Się nazywa na razie Victus i to jest oficjalna nazwa, którą... Tak, ale 7. generacja, nie? No ale wiesz, ja rozumiem, że oni to tworzyło, pewnie dali jakieś utwardzane albo coś, ale... Ono wygląda naprawdę świetnie i serio, no... Może dlatego, że zdarzyło mi się parę razy w życiu potłuc plecki smartfona. Nie front, nie ekran, no bo ekran to się zawsze potłucze, tak? I wtedy jest pozamiatane. Natomiast parokrotnie telefon mi upadł, poszły szklane plecki. Gdyby były stworzywa, to by się najwyżej zarysowały. Sorry, Ale większość ludzi, słuchaj, ja wiem, że może pojadę statystyką, ale większość ludzi nie upuszcza smartfonów, serio. Zdarza się to bardzo wielu ludziom, ale oni są w mniejszości. Większość ludzi korzysta troszeczkę inaczej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to, że one w tej chwili wyglądają świetnie, ja nie przeczę. Wyglądają świetnie. Kwestia tego, jak będą wyglądały po tygodniu w kieszeni. Okay, dobra, tego nie wiem. No właśnie. Proponuję wybrać wersję matową, bo są i matowe, i błyszczące. Ultra, też taki niuansik. Ultra możecie mieć z pleckami błyszczącymi, czarnymi albo białymi. A brązy i model podstawowy Note 20 są matowe. I ja bym się zdecydował na ten matowy, bo naprawdę mi się podoba, ale to jest moja sprawa, mój indywidualny jakby wybór. Natomiast tworzywo, serio, ja już w tym momencie bym się kierował wyłącznie podejściem pragmatycznym, praktycznym. Jeżeli kupuję telefon drogi, przyjmuję domniemanie, że być może kiedyś mi upadnie, to jednak biorę plastik, bo wtedy może się nie rozwali tak od razu. Może... Ale Adam, wiesz, że istnieją silikonowe plecki. Nie znoszę, nie cierpię, nienawidzę pokrowców. Spoko, nie Jacek. Spoko, ja tylko mówię Adam, dobrze, ale okej. Dobra, ja rozumiem te postawy. Próbuję przekonać naszych ludzi narzekających, że dostają flagowca plastikowego. Tak, właśnie próbuję ich przekonać, że jednak może ten plastik nie jest zły. Przepraszam, glastik, bo Samsung to nazywa glastik, że niby udaje szkło, nie? Dobra. To znaczy, ja bym proponował, jeżeli się rzeczywiście ktoś martwi o ten plastik, poczekać, aż wyjdzie i poczytać opinię później, czy to się rysuje. Tak, ale słuchaj, powiem ci tak. Natomiast ja jestem konserwatywny. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że jak mi się sprzedaje smartfona za takie pieniądze, to się go sprzedaje w jakościowo bardzo dobrej obudowie, a nie w plastikowej, w której sobie mogę kupić smartfona z niższej półki. No ale to nadal jest dobra jakość. No nie wiem, dla mnie to nie jest... Dobrze, ale dobrze, ja nie przeczę, po prostu mówię jak ja mam. Tak, spoko, okej. Możliwe, że sporo ludzi reprezentuje twoje podejście. Ma być premium i koniec, nieważne, że niepraktyczne. No tak jest. To czy praktyczne, czy nie, to jest kwestia dość też dyskusyjna, dlatego że ty mówisz wyłącznie o upadkach. No. Mówię ci, że naprawdę wszyscy ludzie nie upuszczają nagminnie swoich smartfonów. Okej, no ale szkło to się może zdarzyć i jeżeli ktoś wie, że tak jest, a chce mieć smartfona premium z bardzo dobrą tylną obudową, no to ewentualnie funduję właśnie plecki i albo pokrowiec, który chroni i przód, i tył. Wiesz co, też nie zawsze. Ale Jacek, ale jedno. Popatrz jaki to jest nonsens. Kupuję smartfon premium ze szklanym tyłem, po czym chowam go w silikon za
warty 50 groszy, bo umówmy się, taka jest wartość takiego przeciętnego silikonowego pokrowca realna, albo zamykam go w jakimś szczelnym case'ie, przez który i tak tego szkła nie widać. No zarąbiście, czyli cieszysz się z tego, aha, mam szkło na pleckach smartfona, Adaś, premium, bo tego nie widzę, nie odczuwam, nie dotykam. To nie jest ten mechanizm psychologiczny. Zastanów się, czy jesteś w stanie wymyślić jakąś markę na rynku, która funkcjonuje, która nie robi najlepszych smartfonów, ale ma sprzedaż taką, że hej. No jestem w stanie wymyślić. No, zobacz, czy istotne jest tutaj, z czego są zbudowane wyświetlacze, jak działa system, nie, jak one się wieszają albo nie, ile czasu działa bateria, nie. Istotne jest logo na opakowaniu. Zgadzam. Tylko i wyłącznie. Dokładnie. To czemu teraz upierasz się, że jednak musi być szkło, bo... No właśnie. Ja nie upieram się przy szkle. Mogłoby być szkło, mógłby być metal, mogłoby być cokolwiek. Ja się upieram przy tym, że ludzie, którzy płacą tak ogromne pieniądze za smartfona, mają prawo do fanaberii. Jeżeli ktoś narzeka, że tam jest plastik, to ma prawo do takiego narzekania. O to mi tylko chodzi, tylko i wyłącznie. No, dobra, a ja bym najpierw to pomacał, a potem dopiero narzekał. Natomiast w tym momencie to ja bym wolał zapłacić za coś innego, bo zapłaciłbym za nowy rysik S Pen. Słuchajcie, o tym jakby się mówi mało, ale tak naprawdę w serii Note chodzi o ten cholerny rysik. To jest coś, co tworzy ten smartfon tak naprawdę. I wiecie co, postęp jaki się dokonał w kwestii tego rysika, to jest, kurczę, w zasadzie mało kto to, na to zwrócił uwagę, ale się dokonał straszny, bo słuchajcie, chodzi o to, że rysik jeżdżący, zresztą podobnie jak palec, po panelu dotykowym telefonu ma jakieś tam opóźnienie, czyli reakcja tego, co się dzieje na ekranie, jest opóźniona względem tego, co robimy tym rysikiem. Fakt, tego może mocno nie widać, ale jak się dobrze przyjrzycie do starszych Note'ów, to zauważycie. I teraz słuchajcie, w starszych Note'ach, czyli poprzedniej generacji, opóźnienie było rzędu tam 40 milisekund. Czyli 0,4 sekundy, no mało, tak? Ale jednak było. Teraz model Ultra jest 9. Z 40 zjechali na 9 milisekund. No to jest postęp, kurczę, znaczący. I to się przekłada na to, jakie mamy wrażenie pisząc po ekranie, bo w tym momencie po prostu krecha na ekranie, jak ją rysujemy, idealnie nadąża za tym, co ręką robimy i w zasadzie już w tym momencie nie jesteśmy w stanie w ogóle zauważyć tego opóźnienia. Model bazowy ma trochę wyższe opóźnienie rysika, tam podejrzewam 26 milisekund, to ja dobrze pamiętam, ale nadal ono jest mniejsze niż w poprzedniej generacji, nawet tej z plusem, czyli od topowego zjechaliśmy niemal o połowę w modelu bazowym. Drobna rzecz, a cieszy. W dodatku do rysika dodali teraz jeszcze kolejne gesty, bo ostatnio mogliśmy w poprzedniej generacji sobie przerzucać fotki, tam zoomować, wyzwalać migawkę, ile pamiętam, utwory przerzucać chyba. Kurczę, nie miałem tego telefonu zbyt długo i nie pamiętam, ale zdaje się, były takie funkcje. Teraz możemy jeszcze sobie beka. Jeżeli pozwolisz, Samsung już dwie generacje temu do rysika dodał całe mnóstwo rzeczy, które były kosmosem. Tak, tak, tak. Dla mnie najwięcej jest opcji związanych akurat z edycją tekstu najfajniejszych i z wyszukiwaniem. I to jest rzeczy, to była rzeczywiście od początku rzecz bardzo fajna. Jeżeli jeszcze pozwolisz, jeśli chodzi z kolei o czułość, ja powiem szczerze, że nie do końca rozumiem. Oczywiście bardzo dobrze, no liczby są imponujące, natomiast również już dwie generacje temu nie widziałem problemu ani z rysowaniem na ekranie smartfona, ani z czymkolwiek innym. Więc jeżeli... Ja podejrzewam, że to opóźnienie byłoby widoczne rzeczywiście w przypadku tabletów. W przypadku tabletów tak, to jest duża powierzchnia, po której trzeba jeździć, będzie kiedy się szybko rysuje, opóźnienie zaczyna być widoczne. W przypadku ekranu telefonu, nawet jeżeli ktoś rysuje na tym ekranie telefonu, to opóźnienie w zasadzie było, nie wiem, dla mnie niedostrzegalne po prostu. Było dobrze, to teraz jest jeszcze lepiej. Natomiast ty mówisz o gestach, kiedy dotykamy rysikiem. Natomiast ja wspomniałem o tych gestach, kiedy machamy rysikiem przed telefonem. Czyli na przykład mamy brudne ręce. Okay. Coś tam robimy i tylko rysik w ręku. Sobie możemy utwór ściszyć, zgłośnić, zrobić zdjęcie i tak dalej. To teraz jeszcze można, dodali gesty back, dodali gesty góra-dół. Możemy się poruszać jakby po tym telefonie w większym zakresie i możemy sobie jeszcze zdefiniować oczywiście jakieś tam własne gesty. To jest o tyle fajne, że właśnie jak na przykład coś malujecie, gdzieś jesteście oddali, a telefon powiedzmy jest w pewnym
oddaleniu od was nie możecie go dotknąć, możecie sobie zdanie tym rysikiem jak batutą pomachać i po prostu poszerzyli jakby możliwości, które już były. Natomiast teraz jeszcze dodali na przykład większe, szersze opcje edycji tego tekstu odręcznie pisanego, jak coś nie chlunie na ty masz już któregoś z nich? Dostałeś już jakiegoś, czy nie? Nie, jeszcze nie przyjechały te stówki. Można na przykład sobie ten tekst wyrównywać, ja to wam wszystko szczegółowo pewnie opiszę, pewnie znowu wyjdzie godzina recenzja z tego i pewnie uśniecie w połowie, ale no tych funkcji jest mnóstwo, są bardzo ciekawe, jest oczywiście możliwość wysyłania tych wszystkich notatek wszędzie do OneNote'ów, synchronizacja, współpraca z Microsoftem, cudawianki. Odsyłam was do tekstu, bo naprawdę przegadamy całą tygodniówkę o jednym smartfonie, a to chyba nie o to chodzi, bo jest jeszcze sporo innych nowości. To znaczy, ja bym chciał przede wszystkim uporządkować, bo na pewno wszyscy doskonale wiedzą, ale ja chciałem tylko organizacyjnie. Samsung pokazał 5 nowych urządzeń. Pokazał 2 smartfony, o których, jakby wiecie, których się każdy spodziewał, czyli Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra. Do tego zapowiedzieli w zasadzie, bo nie pokazali nowego Folda, który się nazywa Galaxy Z Fold 2. 5G jeszcze. Oni nie podali jeszcze oficjalnie specyfikacji. Nie. Mamy nieoficjalną tylko. No, było nieoficjalnie. Poza tym Samsung pokazał jeszcze tablet. 2. Który zainteresuje tych, którzy się rzeczywiście interesują tabletami. Fajna rzecz. 2 tablety. No tak, no, niby 2, ale to w zasadzie ten sam model. Nie, ja bym się trzymał, że to są 2 tablety, bo one są dość... Adaś, ale komunikacja była taka, że pokazują 5 urządzeń. Nawet na konferencji, ta piątka była, wiesz... Tak. Okej, z tym nie dyskutuję, masz rację. A oprócz tego, jako piąte urządzenie pokazali również nowego smartwatcha, który też jest całkiem sympatyczny. Dla mnie to jest taka fajna rzecz, dlatego że smartwatche Samsunga przeszedły ewolucję. Przeszły ewolucję. Od takich, które... Porany, nie chcę... Nie mogę użyć tego określenia, bo bym wyszedł na rasistę. Były takie, jakie można kupić na odpuście. Znaczy tak wyglądały, bo to były oczywiście fajne urządzenia, ale wyglądały, jak można było je kupić na odpuście. A przeszli w stronę klasycznych zegarków, w stronę klasycznego designu, taki, który każdy chciałby mieć na ręce. A mi się to jest dosyć fajne. Patrz. A mi się to dużo podobały. No patrz, ten z zagiętym ekranem, to miał Gear S chyba się nazywał. Taki wielki z zagiętym ekranem. No to wyglądało. A to jest po prostu smartwatch. Trochę martwi mnie to, że kurczę, tak na pierwszy rzut oka, no nie, ja tutaj jakby nie wypowiadam się na temat jakości, możliwości tego urządzenia, tylko tak wygląda bardzo zwyczajnie. I powiem szczerze, że ja bym go nie odróżnił, gdyby położyć kilka podobnych modeli innych producentów obok siebie. No po kolorze, dobra, ten jeden z modeli, powiedzmy po tym kolorze Mystic Brown można odróżnić, ale tak, no zegarek, ładny, zgrabny, prosty, zwyczajny zegarek. Mnie się jedna funkcja w tym podoba. W modelu LTE, bo każdy z tych modeli możecie mieć tylko z Bluetoothem, ale możecie mieć też wersję LTE. I ta wersja LTE ma fajną rzecz. Zapomnieliście z domu telefon. Telefon leży w chałupie u was. Wy macie tylko na ręku swój zegarek i wiecie co, możecie odebrać połączenie na tym zegarku, nawet jak nie macie przy sobie telefonu. Możecie wysłać albo odebrać SMS-a. Możecie zadzwonić z tego zegarka. Ważne jest tylko to, żeby wasz telefon, który został na przykład w domu czy w hotelu oraz wasz zegarek na waszym ręku miały zasięg sieci komórkowej. I już. Nic więcej nie potrzeba. I to jest bajer, to jest taki killer feature tego urządzenia, bo poza tym to w zasadzie reszta niekoniecznie mi robi, powiem szczerze. Dobra, ten pierścień jest fajny, ładny ekran, wszystko jest cacy, ale tak jak mówię, gdyby nie ta jedna rzecz, to nie miałbym argumentów, które by skłaniały mnie, że sprawiły, że chcę tego zegarka, natomiast w momencie, kiedy uwalnia mi od noszenia smartfonu, a nadal mam kontakt, to już jest coś. To mi się strasznie podoba w tym zegarku. Mała rzecz niby, o której rzadko się mówi w sumie w komunikacji marketingowej, a to jest dla mnie coś istotnego. To jeszcze jedna istotna sprawa organizacyjna, która może być nieoczywista, dlatego że nawet jeżeli oglądaliście konferencję prasową Samsunga, na której przedstawiał wszystkie swoje nowe urządzenia, to nas jakby najbardziej interesują oczywiście smartfony, a w związku z tymi smartfonami nie padły informacje dosyć istotne. Albo padły jakoś gdzieś kątem, bokiem, w serwisach się pojawiły Samsungowych i tak dalej, natomiast nie wszyscy o nich wiedzą.
Pierwsza rzecz jest taka, że w Galaxy Note 20 wychodzą z dwoma różnymi procesorami w zależności od rynku. Samsung tych procesorów w specyfikacjach nie nazywa, natomiast ja wam mogę powiedzieć, że to jest po pierwsze firmowy procesor Samsunga, czyli Exynos 990. Natomiast drugi, który prawdopodobnie może się pojawić, znaczy na pewno będzie w Stanach Zjednoczonych. Stanach i prawdopodobnie, chyba w Azji, pewnie. Prawdopodobnie w Korei. Nie wiem, czy właśnie w Chinach no, bardzo możliwe. No w Azji, też. Generalnie w Azji. No. To jest Snapdragon 865 Plus. To jest pierwsza różnica, którą możecie znaleźć pomiędzy jakby różnymi wersjami tego smartfona. No druga tak, różnica jest taka... Pożywka dla hejterów Samsunga. Drugie rozróżnienie jest takie i warto o tym pamiętać i zwracać uwagę na opisy w sklepach, jeżeli szykujecie się na zakup, że są dwie wersje. Jedna obsługuje wyłącznie 4G, wyłącznie LTE i jest druga, która obsługuje dodatkowo sieci 5G. No i teraz to jest drugi istotny rozróżnienie. Czy warto przepłacać za 5G? No bo ta 4G jest oczywiście tańsza. Spoko, ja myślę, że zostawmy decyzję kupującym. Tak, ewentualnie. Ale no podpowiadam, tak, że jak mieszkać, gdzie 5G nieprędko, przepraszam, wchodzę ci słowo, dotrze i nie widzicie w perspektywie najbliższych powiedzmy 2 lat, że będziecie jakoś intensywnie z tego 5G korzystać, myślę, że warto zaoszczędzić te parę groszy. Trzecia rzecz jest związana z obsługą kart SIM. Każdy z tych smartfonów, wczoraj musiałem przeprowadzić śledztwo, które zajęło mi tak naprawdę pół dnia, ale każdy z tych smartfonów będzie zarówno w wersji obsługującej jedną kartę SIM, jak i dwie karty SIM. To tworzy jakby taką ilość wersji, że głowa zaczyna od tego puchnąć. Prawdopodobnie w Polsce będą sprzedawane wyłącznie wersje dual SIM, tak, u nas ale zwracajcie takie uwagę, dlatego że i serwisy aukcyjne, i gdybyście robili zakupy za granicą, może wam się dostać single SIM. Także jeżeli chcecie dual SIM-a, zwróćcie na to również uwagę. Jacku, a znalazłeś może jakieś dodatkowe oznaczenia, które pozwoliłyby czytelnikom to rozróżnić? Nie, to znaczy inaczej. Z Samsungiem niestety jest, słuchajcie, tak, że są dodatkowe oznaczenia, jeżeli chodzi o rozróżnienie pomiędzy wersjami 4G i 5G. Tak, tutaj znajdziecie. Wersja 5G będzie miała zawsze zaokrągloną do piątki, przepraszam, wersja 4G będzie miała zaokrągloną do piątki końcówkę nazwy literowo-cyfrowej, czyli na przykład Note 20 będzie się nazywał N980, jeżeli to będzie wersja 4G, a 981, jeżeli to będzie wersja 5G. Ale to jest jedyne rozróżnienie. Wersje 4G, pełne piątki na końcu w nazwie literowo-cyfrowej, wersja 5G, niepełne piątki, czyli to może być w, jakby w zupełnie inna cyfra. Czyli dual SIM po prostu pozostaje czytanie etykietki, tak? Najwyraźniej. Dual SIM pozostaje czytanie etykietki. Co prawda w wewnętrznych oznaczeniach Samsunga modele dual SIM mają nazwa literowo-cyfrowa główna łamana przez DS. Ale tego nie ma. Podane, nie? Tego nie ma, to się nie pojawia na stronach, nie pojawia się w różnych innych miejscach. W związku z tym to jest tylko ich wewnętrzne oznaczenie, które ja również stosuję w katalogu, ale ono nie występuje zawsze. Zawsze występuje. I wydaje mi się, że dobre... Jest wyraźne oznaczenie na przykład wersji amerykańskiej, bo wersje amerykańskie dla Verizonu mają końcówkę U na przykład, tak? Ale to są szczegóły, które... To raczej nie wpadnie wam w ręce. Ale gdyby wam przyszło do głowy, nie wiem, kupować gdzieś za granicą ten telefon, myślę, że dobrym pomysłem jest poproszenie sprzedającego, żeby przysłał zdjęcie etykietki z pudełka. Bo tam już powinno być napisane, czy to dual, czy to nie dual, co to za... To wersja, znaczy, to będziecie mieli dwa e-maile na pewno, jeżeli to jest dual SIM, a tylko jeden numer e-mail, jeżeli to jest single SIM. Dokładnie, ale wiesz, tego może akurat sprzedający nie chcieć pokazać, ale pokaże na przykład tylko ten opis producenta, więc będzie tam to oznaczenie, o którym Jacek wspomniał, plus będzie na pewno literowo napisane dual SIM. No chyba jedyny sposób na odróżnienie, w każdym razie uczulamy, żebyście uważali, a najlepiej to po prostu kupcie w Polsce i trudno, no najwyżej to zapłacicie. Poza różnicami takimi, o których już wspomniałem, jest jedna jeszcze nieoczywista różnica, która też może umknąć, jeżeli się oglądało jakby nie do końca uważnie, nie czyta się dokładnie specyfikacji. To jest częstotliwość odświeżania pomiędzy wersją ultra a wersją podstawową. W wersji ultra to jest 120 Hz, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. A w wersji podstawowej jest normalny, standardowy wyświetlacz 60 Hz. No i płaski do tego, więc jak ktoś nie lubi zaokrągleń, no to też jest taki ukłon. No to jeszcze tak z tym odświeżeniem dodam, że żebyście też nie byli zdziwieni, tam jest taki fajny automat,
i nie zawsze jest odświeżanie 120. Można tak, to tak, tak, że jest to optymalizowane, ale nie tak jak było kiedyś, że mieliście wybór i sobie mogliście ustawić, tak jak na przykład w Weskach jest 60, 90, 120 na przykład, nie? Tylko jest płynna zmiana obrazu i na przykład równie dobrze może się zdarzyć, że obraz będzie odświeżany w tempie 10 klatek na sekundę, bo albo i mniejszym, bo wyświetliście sobie tekst i teraz go czytacie. To po co ma być to wysokie odświeżanie utrzymywane? Nie ma potrzeby. Zaczniecie mindować palcem po ekranie, to ono się zwiększy. Chodzi o to, żeby oszczędzać baterię, tak? Bo to żre baterie jak dzikie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Miejmy nadzieję, że wyjdzie trochę lepiej niż w Galaxy S, no bo akurat bateria, wydajność baterii tutaj nie jest mocną stroną flagowców Samsunga, to sobie trzeba powiedzieć. No i tyle, nie? Jeszcze żeśmy nie wspomnieli o jednej rzeczy z premier Samsunga, o słuchawkach Galaxy Beans, Galaxy Buds Active. No w każdym razie są nowe Galaxy Buds, które wyglądają jak fasolki, czyli są to Galaxy Beans. Są prześliczne, ja je widziałem na żywo, są po prostu piękne słuchaweczki, szczególnie te brązowe, no nawet dla kobiet jako taki element biżuterii, no bajer totalny. Grają też nieźle, trochę z tym Ance pojechali, bo jest aktywna redukcja szumów otoczenia. Generalnie jest to funkcja, która działa świetnie, natomiast działa świetnie w momencie, kiedy wasze uszy są bardzo mocno odizolowane. Tu działa ta trochę gorzej, bo te słuchawki zaprojektowano tak, że one nie wchodzą tam wam głęboko do ucha. Są bardzo wygodne dzięki temu wnoszeniu, nie męczą ucha. Natomiast no jednak jakaś część tych odgłosów otoczenia do was dotrze, bo tam nie jest ten otwór uszny idealnie zatkany w przypadku tych paców. Boże, ja chyba już je będę nazywał Beans po kurczę, ale to takie sympatyczne. No bardzo, bardzo ładny gadżet. Jak lubicie ładne rzeczy, to te słuchawki jak najbardziej tak, jako takie uzupełnienie biżuteryjne trochę, taki lifestyle'owy gadżet. Trzeci smartfon, którego pokazał Samsung, w zasadzie nie ma specyfikacji oficjalnej jeszcze, jest kilka szczegółów specyfikacyjnych, tak, które Samsung podał, na przykład wielkość wyświetlaczy. Natomiast w katalogu znajdziecie już jego kartę, z tym, że trzeba pamiętać, zresztą tam jest wielkimi bawołami, że to jest specyfikacja nieoficjalna, w związku z tym to nie są wszystkie dane podane przez producenta, ale karta jest i orientacyjnie możecie zobaczyć, jakie opcje są dla niego przewidywane po prostu. Tak, poprawili. To właściwie tyle możemy o nim powiedzieć. No ulepszyli mechanizm zamykania na przykład. Widać, tak? Widać, przede wszystkim powiększyli ekrany. Ten ekran zewnętrzny już tak. Nie wygląda, no wyglądał źle, no też to mogę już teraz powiedzieć chyba po roku od premiery. W pierwszym Note'cie wyglądał bardzo dyskusyjnie, bardzo tak sobie, bo był mały. W zasadzie nie musiał być duży, ale słabo to wyglądało. Teraz wygląda to po prostu zabójczo. Wewnętrzny ekran stracił ten paskudny notch w narożniku. Niby nie przeszkadzał, a jednak szpecił. No teraz jest po prostu dziurka. Znowu będzie pewnie krytyka, że dziurka nie jest centralnie tu, gdzie się łamie telefon, tylko jest przesunięta, ale no to też nie bez powodu. Też już jakiś czas temu o tym pisałem, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No niemniej na pewno też będzie jak zwykle krytyka. Ma być powłoka Ultra Thin Glass, czyli ta, która jest w modelu Z Flip. I jeszcze jedna rzecz, też chyba na którą, nie wiem czy, no też niełatwo zwrócić uwagę, bo to też się tak przewija między wierszami. W pierwszym foldzie tego nie było, natomiast teraz można, tak jak w modelu Z Flip, podsyłam do recenzji, jest u nas na kanale, możecie zobaczyć, o co chodzi dokładnie naocznie, ten no, schyloną obudowę możecie sobie ustawić nie tylko w pozycji otwarta, zamknięta, ale też na przykład w pozycji pośredniej w L. I wtedy na jednej połówce ekranu macie klawiaturkę, na drugiej macie obraz. Możecie sobie takiego mikrolaptopika zrobić i teraz to w foldzie też będzie zastosowane, no bo tak jak Jacek słusznie zauważył, przemodelowali zawias. Czyli fold po prostu no, robi jeszcze lepszą robotę niż robił w zeszłym roku, bo w zeszłym roku zrobił tylko wrażenie, a w tym roku widzę, że będzie robił nie tylko wrażenie, ale też coś jeszcze do tego doda i może być całkiem fajnie, ale o tym to wam opowiemy no, najszybciej we wrześniu, bo Samsung zapowiedział, że we wrześniu już tak pokaże wszystko i powie cenę i wtedy pewnie nam szczęki opadną z wrażenia, bo podobno ma być droższy niż był poprzedni, ale może się to nie sprawdzi.
Tak, zobaczymy. No, nadal to są smartfony na rynku, które tak naprawdę są prężeniem mózgów producentów, a nie smartfonami dla ludzi. Tak, myślę, że wiesz, to się rodzi nowa kategoria, Dream Phone, bo mamy Flagship Phone, czyli flagowca, na którego jeszcze powiedzmy ktoś w miarę zamożny może sobie pozwolić, a reszta to już jest Dream Phone, te wszystkie Foldy, Mate X, kurcze, Flipy i Razery składane, no to jest taki już kategoria telefonu, jak już naprawdę nie masz na co wydać pieniędzy, to sobie kupisz taki składany telefon. Znaczy wiesz co, ja przepraszam, że się nie zgodzę, bo akurat w przypadku Motorola to jeżeli chodzi o cenę, to go można było zakwalifikować do takiej. To Flipa też jeszcze można, tak? No ale no to Flipa też, bo mniej więcej podobnie kosztuje, a nawet chyba lepsze bebechy ma, nie? Lepsze ma bebechy. No właśnie. Ale no ja już... Z tą Motorolą właśnie. Od Motorola, Razer w górę, ja już, to już jest dla mnie kategoria Dream Phone, bo dla mnie wydanie już 7000 na telefon to już jest jednak przegięcie. No, nawet tak, tylko mówię, to nazywanie Dream Phone'em czegoś, co nie ma najlepszej na rynku specyfikacji, jest lekkim przegięciem. Także to jest Dream Phone wyłącznie ze względu na cenę. No, anyway, nadal. Bo pewnie, żebym go nie kupił, to nie jest mój telefon marzeń przy tej specyfikacji. Broń Panie Boże. Ja mam pomysł, słuchaj, Reach Phone można, chociaż kurde, Reach też nie, się kojarzy raczej nie, z bogatym Reach smartfonem. Reach Phone to robi ten, Reach Phone to robi, no, Escobar. Ja wiem. Od Expensive jakoś, jakoś coś od Expensive można było je nazwać, ale kurde, nie od Dream, bo to chyba, że ktoś marzy o rzeczach drogich wyłącznie, no to wtedy tak. No tak, no, tak ale w Polsce mamy takie zarobki, że zostaje ci tylko twój telefon, tak, iPhone. Tak mi się skojarzyło od razu. Dobra, lećmy dalej, bo kurczę, przegadamy znowu tygodniówkę. Słuchajcie, niespodzianka, po prostu dzisiaj otworzyłem rano komputer i zaliczyłem opad szczęki. Słuchajcie, wiecie kto zaprezentował, może nie zaprezentował, kto wypuścił do sprzedaży nowy telefon? Nie zgadniecie kto. No nie zgadniecie za Chiny nieludowe, bo wypuściło nowy telefon HTC. Z Tajwanu. HTC ma nowy smartfon i w zasadzie tyle, bo to jest budżetowiec. I to taki budżetowiec budżetowy, bo tam jest Helio P22 w środku, o ile mnie pamięć nie zawodzi. No, tak, Helio P22, 4 giga RAMu, pamięć 64, czy już trochę lepiej. Bardzo fajna bateria, 4000 mAh. Aparaty też mocno takie sobie, z przodu 8, z tyłu 16. Ekran 6,22 cala, ale tylko HD+. No taka specyfikacja, taka mocno, ale telefon wygląda całkiem ładnie. Szeroką ramkę ma tylko w dole ekranu, nie już wokół jest całkiem wąsko i w miarę ładnie. Tył fajny, zaokrąglony, z takim całkiem ładnym deseniem. No i cena, najważniejsza jest cena, słuchajcie, na razie jest cena w rublach, bo ten telefon pokazał się w Rosji. Przeliczyłem z rubli, wychodzi 444 zł i moim zdaniem za coś tak ładnego, z taką w miarę specyfikacją i z markowym bądź co bądź pochodzeniem, to jest niezła cena, tylko obawiam się, że jak wejdzie do nas, to będzie sporo droższy. Oby HTC nie przesadziły, jakby go zrobili, nie wiem, 499, to nadal może mieć sens, ale szczerze mówiąc, to bardzo w to wątpię. Tu jestem trochę pesymistą, ale jest spora szansa, że będzie ten telefon u nas, bo polskie HTC na 12 sierpnia zapowiada jakiś event. Więc Adam, jest sylwetka telefonów zaproszeń. Więc... Adam co prawda mówi o bardzo dobrej baterii, możecie się zdziwić, bo tam jest tylko bateria 4000 mAh. Ale mówimy ale o bateria jest z tego względu dobra, że jest stosunkowo mały wyświetlacz jak na dzisiejsze standardy, no, bo to jest tylko 6,2 cala. Słuchaj, jak mówimy we dwóch, to żadnego z nas nie słychać, albo tylko jednego. Okej. Dlatego ja siedzę cicho, jak ty mówisz. I oprócz tego jest stosunkowo niska rozdzielczość, dlatego że to jest tylko HD+. Stąd ta bateria rzeczywiście wydaje się całkiem fajna i powinien smartfon całkiem długo na niej popracować. Smartfon nie pojawił się oficjalnie w danych producenta, pojawił się oficjalnie w danych sprzedawcy rosyjskiego. Ale podejrzewam, że Rosjanie się troszeczkę pospieszyli, dlatego że ani HTC rosyjskie, ani żadne inne po prostu nie publikuje danych smartfona, w związku z tym oni prawdopodobnie, nie wiem, albo mieli rzeczywiście umowę z rosyjskim oddziałem,
albo po prostu rzeczywiście złamali embargo i o jeden dzień na przykład za szybko pokazali niż mieli, dlatego że wszyscy byli właściwie zdziwieni dzisiaj tym HTC-om. Poza jakby tymi kawałkami specyfikacji, o których Adam powiedział, w smartfonie nie ma nic ciekawego. Jest może jeszcze ewentualnie wyróżnia go fajna tylna obudowa, dlatego że widać, że jest karbowana, to ona jest taka w paski, drobniutkie, w prążki. W związku z tym bardzo możliwe, że to jest fakturka taka i łatwo go będzie trzymać i to jest stosunkowo fajne. Zdjęcia zrobicie nim, bo on ma aparat 16 megapikseli plus dwójkę z tyłu do rozmywania, z przodu ma wyłącznie 8. W związku z tym jest to taki smartfonik właściwie na granicy, dzięki temu, że ma 4 giga RAM-u, no to jest fajnie, bo będzie działał. Z tym, że no to jest ostatni moment, kiedy rzeczywiście tego typu kiedy smartfon jeszcze... Dokładnie. No ale mówię, cena też, no cena jest, wiesz, no taka... No tak powinny być zrobione telefony w takiej cenie, no. Tak ja dlatego wcale nie chciałbym was zniechęcać, broń Boże, po prostu mówię, że to jest specyfikacja niezła jak na tę półkę i na tę cenę. Natomiast nie jest czymś spektakularnym, tak? Ten smartfon się nie wyróżnia na tej półce jakoś w bardzo mocny sposób. Natomiast powinniście dostać rzetelną robotę od HTC-a po prostu za tę kasę, którą oni proponują. I to jest smartfonik, który no, powinien wystarczyć na 2 lata użytkowania. No. Miejmy nadzieję. Tak, zdecydowanie. Dobra, jeszcze się pokazała jakaś taka dosyć istotna nowość, zdaje mi się, nie? Bo tak wszyscy się jarają tym telefonem mocno, szczególnie na zachodzie, nie? Pixel 4a się pokazał. Co o nim sądzisz? Tak. Ja tak popatrzyłem i tak po prostu. Nie. To znaczy, powiem tak, specyfikacja była od stosunkowo długiego czasu już dostępna tego smartfonu, w związku z tym dla mnie to, co zobaczyłem, nie było wielką niespodzianką. To jest smartfon nadal, przynajmniej ze względu na specyfikację, zrobiony rzetelnie. Tam jest OLED-owy wyświetlaczyk, on jest wystarczająco duży, to jest całkiem fajna rozdzielczość, ale smartfon sam w sobie po prostu nie robi jakiegoś genialnego wrażenia. Po pierwsze, to jest jakby minimalistyczny zupełnie design, jeżeli chodzi o przód ze stosunkowo dużymi marginesami i po bokach, i na górze, i na dole. One są trochę maskowane przez ramkę, ale nie, no to jest, wydaje się, jakby to był smartfon sprzed 2 lat po prostu. Mhm. Podobnie jeżeli chodzi o tył, tam jest, kurczę, no naprawdę, no w momencie, kiedy na tej półce już można znaleźć układy, gdzie są, no nie wiem, przynajmniej szerokokątny aparat się dodaje, tak? No to tutaj macie jedno oczko z tyłu, jedno oczko. Piksele są znane z tego, że robią cuda za pomocą jednego aparatu i pewnie tutaj też będzie całkiem dobrze pod względem fotograficznym, pod względem jakości zdjęć, ale to jest taki telefon, kurczę, totalnie bez emocji, nie wywołuje żadnych emocji we mnie, no jest, ojej, Piksel, no jest. Znaczy, ucieszy może tych, którzy chcą kompaktowego smartfona, bo to ma 5,8 wyświetlacz, także może. Może. Przy rozdzielczości Full HD+, tak? Tak. Natomiast 340. Bateryjka 3000 mAh, naprawdę. No, ale cóż. No, ale za to mamy OLED-owy ekran, no to też może być, powiedzmy, jakaś tam po stronie zalet telefonu wpisane. I tak jak powiedziałem, 340 euro, czy jakieś 1500 i oczywiście u nas niedostępny. To by był fajny deal, gdyby ten smartfonik był jednak troszeczkę tańszy. I gdyby był ewentualnie właśnie u nas dostępny. Natomiast przy takim układzie mamy niezły, no kurczę, bo na rynku są po prostu znacznie lepsze konstrukcje tego typu, ale mamy jakby renomowanej firmy kompaktowego smartfona, który ma niezły wyświetlacz. Jezu, w zasadzie tyle. Nie jestem w stanie nic więcej dobrego o tym smartfonie powiedzieć, no, nic nie poradzę. Nie mówmy, no bo i tak go u nas nie będzie, więc nikogo. A poza tym są rzeczy chyba już w tej chwili, które już ani nie są spektakularne, ani nie są jakby stosunkowo bardzo istotne na dzisiaj dla naszego rynku. Mhm. Jednak kilka premier było. Było na przykład Realme V5, które się pojawiło w tej chwili już oficjalnie i które poszło, kurczę, tak się zastanawiam, chyba Honor zaczął z tymi tylnymi obudowami z dużym napisem Honor, nie? Chyba tak i z takim paseczkiem, albo bo to jest jedna z odmian jest z tym napisem, a jeszcze druga jest z takim paseczkiem biegnącym o inne jakby
jak to się nazywa, o innym deseniu, o innej fakturze, biegnący w dół od aparatu fotograficznego i to już na bank widziałem w honorach jako pierwszy. No ale 8C albo 8X, nie, tak? Zdaje się, już w tej chwili nie pamiętam, no, ale wcześniej chyba też robili. Nie wiem, niespecjalnie jakoś tam szczególnie, nie brzydka rzecz, ale ten napis to już tak, kurczę, nie wiem, czy Realme jest aż taką marką, którą bym się chciał strasznie chwalić na plecach smartfonu. Znaczy, globalnie rzecz biorąc, to jest fajny całkiem smartfon, 6,5-calowy. No, brakować mu nic nie brakuje. Z przodu z oczkiem, a nie z jakimś noczem ogromnym, z aparatami, wśród których jako główny znajdziecie 48 megapikseli, tam mu towarzyszy jeszcze 8 szerokokątna plus 2, ale to dwie dwójki. Tak. No. I z przodu 16 megapikseli. No jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o pamięć, też jest fajnie, bo RAM się zaczyna od 6 giga. Tak, są wersje 6 albo 8, w związku z tym to też jest układ, który popracuje po prostu. Akumulator też na poziomie 5000 z ładowaniem 30-watowym. Tak, i to jest też bardzo fajne. Jest mini jack. Nie widziałem NFC, prawdę mówiąc, tej specyfikacji, ale... Wiesz co, dlatego że to jest na razie wersja na wschodnia, w związku z tym tam NFC raczej nie będzie, jeżeli oni tego nie podają. Natomiast jeżeli wygryśnie wersja globalna tej V5, to NFC powinno być. Bo to tam jest Dimensity 720, także to jest, wiesz, to jest procesor, który sugeruje, że NFC powinno na tych rynkach, gdzie NFC jest, być już. Ekran odświeżenie 90 Hz, jeszcze tak dorzucimy. No i Corning Gorilla, tak? Tak. No i ceny, słuchajcie. Ceny to z 1500-1900 juanów, bez podatku to wyniesie 800 kilka do 1000 kilku złotych. Czyli za telefon 5G to by była niezła cena, no bo jakbyśmy dorzucili podatek, to ten droższy tam wyszedł w granicach 1300 u nas mniej więcej. Że powiem tak, gdybym się miał zastanawiać nad tym albo nad pikselem, to bym się długo nie zastanawiał. O, no, 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 Jacek ma sporo racji. Dobra, zostawmy Realme. Jak już jesteśmy na literce R, to ja bym kupił kolejną literkę R i powiedział o smartfonie z rodziny Redmi. Redmi 9 Prime u nas na razie nie będzie. Pojawił się w Indiach. Pojawił się w Indiach, to taki raczej budżetowiec bym powiedział. Mamy Helio G84, 4 giga pamięci, ale ekran Full HD, 6,5 cala ponad. Goryl trzeci. Aparat z przodu 8, z tyłu 4 aparaty, ale 13,5 do makro, 2-megowy rozmywacz tła i 8 mega szerokokątne. Widzicie, dało się dorzucić szerokokątny. Znowu bateria 5000, ponad 5020 mAh, ale ładowanie już tylko 18-watowe, a w pudełku zasilacz 10-watowy, więc już w ogóle słabo. Ale słuchajcie, cena. Cena, moi drodzy. A, jeszcze pamięci 64-128. Cena już tu nawet policzyłem z podatkiem, 650-750 zł, tak wychodzi, powiedzmy licząc wprost, cena z Indii plus podatek, 4 kolory do wyboru, no to też kolejny telefon, który powiedzmy może być godny rozważenia, chociaż... To znaczy ja bym powiem szczerze, nadal wolał tego Realme, głównie ze względu na RAM, głównie ze względu na RAM, na procesor. Procesor, no. I coś jeszcze miałem, ale nie wiem. Aparaty pewnie, no szybsze ładowanie, Jacek. No jest sporo, no tylko że mówię, ten możecie mieć już za 6,5 albo 7,5, więc ta różnica w cenie, słuchajcie, też się nie bierze z księżyca, nie? Znaczy od 7,5 do 1000 już bym dołożył, bo ten Realme najdroższa wersja chyba, tak jak Adaś przeliczał, tak. Tu jest 750, a tam jest chyba 1022, 1122. No tak. Sorry, no tak. Ale ja wiem, że to jest różnica, ale jednak bym no, dozbierał do tego 1000. To jest ta różnica, która by już takiej specyfikacji, ale powiem tak, no oba telefony, o których teraz powiedzieliśmy, zdają się być wycenione adekwatnie do tego, co oferują. No nie są te ceny przegięte, tu się chyba zgodzimy obaj, nie? To znaczy, no w zasadzie, nie, no na pewno. W Polsce one co prawda będą droższe o podatek VAT i to jest niebagatelna kwota zupełnie. Natomiast w przypadku Realme mówię, zdaje mi się, że i design fajniejszy, i bebechy fajniejsze. Z tym designem to bym tutaj troszkę nie szarżował akurat. Natomiast jeżeli chodzi o Redmi, to słuchajcie, jest cała rodzina dziewiątek dostępna już, no u nas również i w Europie. Potąd, no to jest kolejna piąta. Na tego Prime'a to nie ma co czekać, bo bardzo możliwe, że to jest wersja, która na przykład pojawi się tylko w Indiach.
albo tylko właśnie na Dalekim Wschodzie, w wybranych krajach. Jeżeli seria Redmi 9 Was interesuje, to można już w zasadzie zaglądać na strony producenta, czy w Europie, czy nawet w Polsce, i wybrać spośród tych dziewiątek, które są, bo to... Już macie taki wybór, że i tak dostaniecie kręćka. Bo już dostanę kręćka. Nawet próbuję, wiesz co, w tej chwili policzyć, ile tych dziewiątek jest i nie wiem, 5 czy 6 jest w tej chwili. No jest sporo, jest sporo. Weźcie wymyślić swoją nazwę, ej. Zależy jak liczyć jeszcze, co prawda, ale no jest... Tak, bo jeszcze oczywiście są podwersje, nie? Ominęliśmy głównie dlatego, że podejrzewam, że ominęliśmy tego smartfona ze względu na to, że słuchać on od bardzo dawna, a mówię w tej chwili o Vivo S7, który też jest całkiem sympatycznym smartfonem, tak, z charakterystycznym układem aparatów z tyłu. Tydzień temu o nim mówiliśmy. Mówiliśmy o nim? Tak, tydzień temu, ale teraz jest już oficjałka, czyli dane producenta i w ogóle... To jeszcze może parę słów powiedz. Bo... Snapdragon 765, bo o tym warto powiedzieć. O wyświetlaczu AMOLED warto powiedzieć. Oczywiście w okolicy 6,5 cala, bo to jest w tej chwili norma, troszeczkę mniej niż 6,5. Ale z noczem. Słucham? Ale z noczem. Tak, ma wielkiego nocza. Typowym noczem. No wielkiego. Wiecie, kiedyś byśmy powiedzieli, że on jest malutki, ale teraz to już mówimy, że on jest duży, ale dlatego, że tam jest podwójny aparat przedni, 44,8. Tak, niebanalna wielkość matrycy, ja mam nadzieję, bo oni nie opisują tego dokładnie, ale mam nadzieję, że ma jakieś sensowne rozpoznawanie twarzy dzięki temu, a nie takie z buta zrobione, tak, jak w większości smartfonów. Pewnie ma łączenie pikseli też, no bo jak 44, nie? Tak, tak. Mogą być bardzo fajne selfiaki z niego. Jest charakterystyczny bardzo układ tych tylnych aparatów, gdzie macie jedno duże oczko i dzięki temu on jest w jakiś sposób rozpoznawalny, ale to nie jest jedyny model, który ma ten układ, w związku z tym trzeba się też rozglądać. Ten główny to jest 64 megapiksele, do tego jest szerokokątny i kurczę, dwójka, dlaczego nie dali tutaj czegoś, tylko dali tą cholerną dwójkę? Dwójki mi zalegają w magazynie, no. No tak, smartfon wygląda spektakularnie, a tymczasem troszeczkę oszukuje na aparatach. Nie, no ale cóż, no, Jacek, ceny też są adekwatne. On ma udawać ten model z gimbalową stabilizacją. Zobacz, to duże oko takie, nie? No on ma udawać ten droższy model Vivo z daleka i wiesz, może ktoś się nie jarnie, jak zobaczy ten. Mówię właśnie o tym, że to nie jest jedyny model z takim układem aparatów i trzeba się rozglądać, dlatego że rzeczywiście, tak jak Adam mówi, macie obok tego model, który ma zupełnie inne aparaty, zupełnie inny układ i zupełnie inaczej to działa i oferuje zupełnie inne zdjęcia. Także to jest smartfon, który się podczepia troszeczkę pod popularność modelu znacznie wyższej półki. Nazwę też już gdzieś widziałem, prawdę mówiąc, ale no to się już trochę czepiam. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na drobny szczegół. Ten telefon jest bardzo płaski, 7,4 mm niecałe grubości, więc lepiej go nie nosić w tylnej kieszeni spodni, bo może nam się banan zrobić z niego. No i tak trochę Jacek, no zresztą ja też, no obaj pojeździliśmy trochę po tych aparatach, a tak naprawdę te aparaty tylne też nie są jakieś takie ostatnie, no bo 64 to nie, jednak okay. 1,8 przysłona, 1,89, więc no to nie jest zły aparat, broń Boże, tylko no. To jest co prawda matryca Samsunga GW1, która w tej chwili spośród tych matryc 64 megapikselowych no nie jest szczytem doskonałości, już GW2 jest troszeczkę lepsza. I tu, także tutaj raczej rzeczywiście zdjęcia w 1/4 rozdzielczości i 64 megapikselowych lepiej nie robić. Tak, no ceny, słuchajcie, ceny po przeliczeniu tak wprost na żywca 1,5 albo 1600 z groszami. Także też jakoś tam nie są jakieś tam dramatycznie dobre. No i oczywiście w zależności od wersji pamięci, bo macie albo 128, albo 256. RAM jest stałka 8 GB, także tutaj się nie podskoczy, nie ma różnicy, natomiast płacicie po prostu za większą powierzchnię dyskową. Tyle. O baterii wspominaliśmy, bo nie pamiętam, 4000 w każdym razie zładowanym 30. Tak. Nie najgorszy telefonik, ale no dla nas egzotyczny, tak? Bo póki Vivo się u nas nie rozgości, to tyle, że sobie ewentualnie sprowadzicie z Chin i już. No. Wspomnę może
dla zainteresowanych, że pojawiła się globalna wersja modelu Oppo Find X2 Pro. Mhm. I to jest już rzecz fajna, to jest smartfon, który no, raz, że będzie troszeczkę droższy, dwa, że wygląda rzeczywiście bardzo dobrze. Z przodu jest maciupeńki aparat fotograficzny, wyświetlacz to jest oczywiście AMOLED, oczywiście Full HD+, ramki minimalne zupełnie. Jeżeli chodzi o sam wygląd i szczegóły specyfikacyjne, bo tam macie Snapdragona flagowego 865, tak? Jest bardzo dużo pamięci, bo 12 RAM-u, 256 albo 512 pamięci flash, znaczy pamięci dyskowej. Aparaty też bardzo dobre, tam są dwie 48-megapikselowe jednostki. W związku z tym to już jest z tyłu dwa razy po 48 megapikseli, z przodu 32. To jest konstrukcja zaawansowana i nie będzie tania, ale to jest smartfon, za który warto raczej zapłacić takie pieniądze, jakie oni żądają tej. Ceny europejskiej nie ma, cenę wschodnią podawaliśmy o wieki temu zupełne i powiem szczerze, że ja nie sprawdziłem dzisiaj. No dobra, to sobie znajdziecie jakby coś, jak już przy Oppo jesteśmy, to jeszcze jedno Oppo jest, K7, ale też jeszcze nie jest jakby oficjalna premiera taka pełna, chociaż producent już w zasadzie wszystko na jego temat podał, zrobi taką po prostu zajawkę. I znowu mamy, podobnie jak w tym Vivo, o którym niedawno mówiliśmy, Snapdragona 765G, AMOLEDowy ekran Full HD 64 cala, pamięć 8 GB operacyjna, dwie wersje pamięci wewnętrznej, znowu 128 albo 256. Akumulator przeciętny nieco ponad 4000 mAh z 30-watowym ładowaniem. 32-megowy aparacik do selfie, czyli też fajnie. Oczywiście 5G jak najbardziej. No i z tyłu zgadujemy, jakie aparaty są. No dobra, to ja już powiem, nie zgadujcie dalej, ale taki mocno przewidywalny układ. 48. 8 szeroki. 2. I 2 megapiksele. Mocno przewidywalny układ. Oczywiście te dwójki to do rozmywania tła i do makro. No i tyle. Telefon ma być, próbuję. 8 sierpnia. O kurczę, to dzisiaj. 8 sierpnia tak. Myślę, że zacząć sprzedaż jego. No, czyli nawet dzisiaj wchodzi do sprzedaży. Patrz, ale jesteśmy aktualni. Ale myśmy o nim... Rzecz fajna dla tych, którzy lubią stosunkowo duże, bo on ma 6,4 zdaje się, no wyświetlacz smartfony w różnych kolorkach, no bo tak, te budowy są w 5 kolorach różnych. Na razie tylko w Chinach, także spokojnie, zanim on do nas doleci, to już będzie w Chinach K8 pewnie. Nie żeby mówić, pewnie tak, ale, pewnie tak. Ale tak trochę jest. Co jeszcze nowego, Jacek, znalazłeś? Bo tak próbuję... O, słuchaj, jeszcze jak pozostajmy przez chwilę w Chinach, bo nie wiem, czy powiedziałeś, Nokia C3 w Chinach się pokazała. Nie, o Nokii C3 nie mówiłem jeszcze. No właśnie. A powiesz o niej coś dobrego? Boję się, że nie. No właśnie, ja też nie. Dobra, ma radio FM. Słuchajcie, specyfikacje znajdziecie w opisie filmu, cena po przeliczeniu z juanów, bo telefon na razie tylko w Chinach jest dostępny, to 375 zł i to chyba wyjaśnia już wszystko, dlaczego nie za bardzo mamy ochotę o tym telefonie rozmawiać. Poprawny, bardzo tani telefon i nie męczymy już tej Noki, co? To jest sentyment chociaż. Słuchaj, on nawet jak na klasyczną konstrukcję, taką nie dzisiejszą, to nie wygląda najgorzej. No ma i fajny wyświetlacz 6-calowy i ta obudowa też nie jest może straszna, jeżeli ktoś lubi klasykę, tak? Tak. No jest. Albo jeżeli ktoś lubi obudowy Noki, bo to się wpisuje jakby w to, co oni stylowe, dzisiaj no. robią. Natomiast... Poza tym to jest po prostu... Nie, słuchajcie, a poza tym to jest model raczej przewidziany na rynek chiński i ja no nie jestem pewien, czy on w ogóle do nas dotrze, do Europy. Także możliwe, że po prostu Nokia, bo i to znaczenie też nie jest takie nasze. Zostawiamy może go w spokoju. Jak Nokia wprowadzi jakiś budżetowiec na europejski rynek, to się pogada więcej. Nawet na Chiny wrzucanie Sprit Truma do smartfona to nie jest dobry pomysł, no, ale zostawmy rzeczywiście.
z Androida, bo właściwie chyba o urządzeniach skończyliśmy, prawda? Co, nie, to jeszcze kronika towarzyska taka, ale to szybciutko. Pojawiły się zapowiedzi Vivo IQ 5. W sklepie chińskim się pojawiły zapowiedzi. Wiadomo, że będzie Snapdragon 865, pamięci DDR5 UFS 3.1. No, gamingowy, więc pewnie będzie przynajmniej 8 plus 256, nie sądzę, żeby dali mniej. Jakieś tam zaawansowane chłodzenie, no ale telefon gamingowy, więc też jakby oczywisty składnik zestawu. No i ma być bardzo szybkie ładowanie 120-watowe, czyli pewnie bateria będzie dwuczęściowa. No ale to zobaczymy, bo premiera 17 sierpnia dopiero. Także o nim pogadamy później, natomiast odnotowujemy, że była taka zapowiedź, żebyście nie myśleli, że tak powiem, traktuję Majku po macoszemu. No to teraz, Jacek, o czym chciałeś z Androidem? Ja chciałem jeszcze w zasadzie o trzech rzeczach, które wydają mi się interesujące z tego mijającego tygodnia. Mhm. Pierwsza rzecz to jest niestety upadek idei czystego Androida na różnych smartfonach. Rzecz jest o tyle przykra, że będzie trudno znaleźć rzeczywiście w tej chwili smartfona, który będzie oferował czystego Androida. Natomiast podejrzewam, że jest to spowodowane dwiema rzeczami. O jednej mówiliśmy w zeszłym tygodniu i to była kwestia tego, że telefony różnych producentów do 2 giga właściwie nie będą mogły mieć tej głównej wersji Androida. Pełnej wersji, no. Uproszczoną. To jest jedna rzecz i jeden ruch, a druga rzecz jest taka, że producentom prawdopodobnie ci, którzy używali tego czystego Androida, czyli głównie Nokia, trochę Motorola, inne marki sporadycznie, zdecydowały, że prawdopodobnie bardziej im się opłaca jednak dorzucanie, własne, jakby podpisywanie tak, umów z zewnętrznymi producentami aplikacji i dorzucanie tych aplikacji do smartfona. Mhm. Bo to po pierwsze według nich, według marketingowców wzbogaca ofertę, tak, samego smartfona, próbuje się urządzenie sprzedać za pomocą software'u, a poza tym to jest czysty, żywy pieniądz, bo najczęściej się wiąże z tym, że firma w jakiś sposób korzysta już na umieszczeniu samego oprogramowania, a nie tylko na jego sprzedaży. Wiesz, też pewne oszczędności, no bo jeżeli firma prowadziła, nie wiem, część smartfonów jako Android One, a część z własną nakładką, no to jakby były dwa osobne działy, które, nie wiem, zajmowały się pracami nad Androidem One, tam uaktualnieniami i tak dalej, bla, 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 a druga część prowadziła niezależnie tą swoją część nakładkową tego interfejsu, załóżmy, niech to będzie MIUI, powiedzmy, dla uproszczenia, tak? Tak, w zasadzie jedyną firmą, która wyłącznie tego czystego Androida montowała bez jakichś własnych rzeczy, to chyba była Nokia, oni chyba nie dorzucali żadnych własnych. Motorola też jakiś czas czystego kładła, ale teraz Motorola zrobiła swój interfejsik, który też w zasadzie w dużej mierze jest takim czystym Androidem, tylko z paroma sensownymi, moim zdaniem, dodatkami i chwała Motorola za to, bo mi się to rozwiązanie bardzo podoba. Natomiast no, pozostało na placu boju już w tej chwili tylko Nokia. Pytanie, jak długo wytrzyma, bo chociaż, nie wiem, jak tak sobie sięgnę pamięcią w interfejsy Nokii, te dawne, tak? Co nie, może lepiej niech nie robią własnego interfejsu, kurczę. No nie wiem, nie mam jakoś jakichś szczególnie, nie wiem, mega pozytywnych wspomnień, ale może to już kwestia też, że kilkanaście lat minęło, a ja już jestem starym człowiekiem i zaczynam mieć sklerozę, no może dlatego. A ja najlepiej pamiętam Symbiana S60 Series, także... No tak, no to przepraszam, to zwracam honor, to było jeszcze w miarę. Ale też no, na dzisiejsze czasy to już niekoniecznie. Nie? Pojawiły się rendery, z tym, że rendery są przygotowywane w programie do grafiki 3D, to nie są oficjalne rendery w Huawei Mate 40. Mhm. Pokazują, przód smartfona jest stosunkowo standardowy, bo wygląda normalnie, z lunetką, z dwoma aparatami, natomiast tył jest rzeczywiście z wielkim, ogromnym spotkiem, na którym są cztery oczka. Ja mam nadzieję, że tak następny model z tej serii nie będzie. No ja też. Poprzedni też miał takie duże, okrągłe, ale tam było to ładnie wkomponowane, nie? Bo taki był koncentryczny okrąg, otaczający aparat, nie? Jakoś to... No lepiej to wyglądało. Teraz trochę chyba przesadzili. W każdym razie mam nadzieję, że to jest wyssane z brudnego palca. Miejmy nadzieję. Wyobrażenie tego Mate 40, bo
Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł na design smartfona. I zauważę, że to też jeszcze Fest wystaje, no jak Note'owi. Tak, no, tak. W Note'cie też sporo wystaje ta oprawka, ale jakoś, kurczę, no nie powiem, żeby mnie nie kuła w oczy, bo też kuje, ale to okrągłe to już w ogóle, jak zobaczyłem, mówię, o matko bosko kochano, co to jest. Ale wiesz co? Wygląda jak powiększony zestaw aparatów z Nokii właśnie. Dobra, pokażą, to będziemy się nad tym pastwić, jeżeli faktycznie to zrobią. Chociaż będzie telefon bez Google'a, to też może nie będzie to tak kurczę dotkliwe, żeby po nim jeździć. A jak jesteśmy przy Androidzie, to jeszcze chciałem o dwóch rzeczach wspomnieć. Umiera Google Music, zastąpi go YouTube Music. I bardzo dobrze, bo Google Music strasznie nie lubiłem i już. A w dodatku Google uruchamia Nearby Share, czyli taką opcję jak AirDrop do udostępniania plików smartfonów w pobliżu. Wreszcie na Chromebookach też to będzie. Na razie w pierwszej kolejności trafi na Pixele, co jest normalne. I na Samsungi, co mi się bardzo podoba. I masz jeszcze coś fajnego, Jacek? Wiesz co, jedna rzecz, która mnie, powiem szczerze, zdziwiła mocno, bo czytałem i tak mi banan na gębie się pojawiał. Pisał Adam w tym tygodniu o Xiaomi, właściwie o patencie Xiaomi. A, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Koncepcji na zdejmowany ekran. No to powiedz. Nie, no powiedz ty, co na ten temat sądzisz, bo ja, co sądzę, to napisałem w newsie. Być może ktoś z was przeczytał nawet. Znaczy, pomysł wydaje mi się przede wszystkim dosyć dziwny, a nawet niedorzeczny, rzekłbym. Bo... niedorzeczny, ale wiesz co, właśnie ja napisałem. Nie tak niedorzeczny, jak wygląda. Widzisz coś ciekawego w tym? Jakieś ciekawe okazje, no, możliwości? To znaczy właśnie nie do końca widzę. Może gdy był drugi wyświetlacz, no korzystanie z samej wydmuszki bez wyświetlacza jest takie średnio. No nie, oczywiście. Dorzucenie baterii do wyświetlacza osobnej, okay. Ale jak tak teraz patrzę na tę grubość, to... To ja ci teraz powiem. To ma działać tak, że wyświetlacz ma własne zasilanie, druga połówka ma własne zasilanie, mogą działać niezależnie. I teraz sobie wyobraź. Chcesz zrobić zdjęcie czegoś, gdzieś tam głęboko, ale nie wsadzisz tam telefonu na przykład, bo no nie wiem, no chcesz wyciągnąć rękę, a widzieć tu. No to tu masz ekran z podglądem, telefon gdzieś tam wyciągasz rękę w górę, w dół, wyciągasz gdziekolwiek, a na podglądzie masz to, co widzi kamera w tej drugiej połówce. Następna akcja. Możesz sobie upgrade'nąć telefon. Kupiłeś telefon po taniości, bo nie miałeś kasy, z ekranem na przykład LCD, a chcesz bardzo mieć AMOLED-a. I być może Xiaomi oferuje drugą wersję, trochę droższą, AMOLED-ową. No to wypalasz ten LCD, wkładasz sobie, masz AMOLED-a, a druga połówka telefonu pozostaje stara, zapłaciłeś, upgrade'nąłeś sobie telefon za na przykład, strzelam, 1/3 wartości, może połowę. Kolejna rzecz, no potłukł ci się wyświetlacz. Ja nie twierdzę, że wymiana będzie tania, że będzie tańsza niż teraz, bo pewnie jak znam życie, to nie, chociaż mogłaby być. Ale nie będzie może tańsza, na pewno będzie szybsza. Idziesz do punktu, idziesz nawet do sklepu, bierzesz z półki sam moduł z wyświetlaczem, buch, masz wymieniony wyświetlacz. Bez serwisu, bez pana, który ci grzebie w telefonie, bez resetowania tego telefonu, czyszczenia danych i tak dalej, bez teraz dezynfekcji, jeżdżenia autobusem. Szybko, sprawnie masz nowy, naprawiony telefon. Też kolejna rzecz, którą ten patent może, że tak powiem, wnosić jako nowość. Nie wiem, co jeszcze. No, próbuję jakoś to sobie też... Nie, to, co wymieniłeś, w zasadzie wystarczy. To są bardzo dobre pomysły, tylko sam problem jest z realizacją, Adaś, dlatego, tak, że żeby zrobić osobny wyświetlacz, w zasadzie trzeba zrobić dwa osobne urządzenia. Tak. Tak. Jedno z zestawem aparatów i całymi bebechami, tak. Drugie właściwie z baterią i interfejsem bezprzewodowym, co najmniej Wi-Fi prawdopodobnie. Zgadza się. Plus jeszcze trzeci problem, Jacku, trzymanie tego w kupie, żeby ci to się w kieszeni nie rozłaziło. I tu dochodzimy do chyba tego, co pogrzebało, bo to już podobne koncepcje już widzieliśmy w wydaniu Motorola moduły. Strasznie mi się to podobało, ale gdybym miał za to wyłożyć konkretne moje pieniądze własne, to już bym się 3 razy zastanowił, bo to tanie nie było. Pewnie właśnie między innymi ze względu na to, co Jacek powiedział. No i pewnie w tym przypadku by było to samo i pewnie skończyłoby się tak samo jak z modułami Motorola, o których no ja jeszcze pamiętam, ale ilu z was pamięta? No właśnie. No ja pamiętam, bo tam był najtańszy na świecie obiektyw Hasselblada w dodatkach, w związku z tym dzięki temu pamiętam. No tak. Zresztą taki, który nie potrafi łapać autofokusa. No nie. Mojemu wielkiemu żalowi.
Inaczej, Jacku, w naszej pracy się nie sprawdził, ale do robienia zdjęć to już był spoko, on po prostu trochę wolno ten autofokus łapał. Tak. Natomiast na pewno był to faktycznie najtańszy Hasselblad, jakiego mogliście mieć, był fajny projektorek. No i co z tego, jak to się nie przyjęło? I boję się, że to też trafi ten projekt Xiaomi do szuflady, bo po prostu będzie drogi w produkcji i wszystko się rozbije o cenę. Tak, raz, że drogi w produkcji, a druga rzecz to jest rzeczywiście dosyć ryzykowne ze względu właśnie na paprochy, które ale się ma w kieszeni. Tu akurat by były dwie obudowy szczelne, znaczy się szczelne, no zamknięte, tu pogopiny zwykłe by były, więc to też nie wygląda byłoby... Wygląda jakby miało magnetycznie tylko być związane. Tak, tak wygląda, więc to nie było... Podobnie jak w Motorola to by miało być łączone. Więc to nie wygląda na jakieś szczególnie podatne na uszkodzenie, bo przecież te moduły Motorola no, były dosyć solidnie zrobione i raczej tam się nie psuło nic. No, a paprochy, że się wnikały pomiędzy, no to się wycierały. Słuchaj, Adaś, ale pomyśl tylko, wkładasz coś takiego do kieszeni, wkładasz do kieszeni spodnie, jak to panowie półce mają często ten, siadasz za kierownicę do samochodu, no a to ci się po pierwsze odczepia, a po drugie, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie siły tam działają, ten ekran po prostu się momentalnie wygina i pęka. No z baterią, z baterią dodajmy i z kieszeni spodni ci się zaczyna dymek unosić. Nie tylko zepsułeś smartfona, tak, zepsułeś wyświetlacz, ale do tego jeszcze sobie spaliłeś najlepsze gacie, no. No tak, no nie. To wiecie co, to ja już chyba wolę te słuchawki, co gadaliśmy tydzień temu o nich, też od Xiaomi. No spoko, słuchawki spoko, jeżeli im przynajmniej bezpieczniejsze, bo faktycznie Jacek zwrócił uwagę na szczegół, który przyznaje mi ucho, że ten wyświetlacz musiałby być raczej płaski, a jednak by miał baterię, więc no właśnie. Ten, na część z wyświetlaczem, no nie. Przekonałeś mnie. Nie, znaczy wiesz, pomysł byłby fajny, gdyby był mechanicznie do zrealizowania, ale obawiam się, że technologicznie to my jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby coś takiego zrobić niestety. Brak klimatyzacji mnie wykończy po prostu. Musiałem pozamykać wszystko szczelnie, żebyście mnie słyszeli i po prostu tu płynę. Upał dzisiaj straszny, wiecie co? Zamiast słuchać dwóch facetów, idźcie teraz na dwór, przejdźcie się, korzystajcie z pięknej pogody letniej, cieszcie, o Jezus Maria, cieszcie się słoneczkiem, o. Chciałem powiedzieć. Adam dzisiaj radiatorów nie ma zainstalowanych, w związku z tym dlatego musisz, to mnie też. Bo mnie już też jest dosyć. Już się przegrzałem dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Bądźcie z nami. Miłego weekendu. Idźcie gdzieś nad wodę, wypocząć od tego upału. Za tydzień przerwa techniczna. Widzimy się za dwa tygodnie. O, jeszcze. Bo o tym zapomnieliśmy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.